Nazywam się Tomasz Ragin, jestem pracownikiem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i właśnie uzyskałem finansowanie mojego projektu z Narodowego Centrum Nauki, finansowanie o wysokości 1,5 miliona złotych. Mój projekt dotyczy opracowania aktywnych falowodów, które będę domieszkował lantanowcami i one będą wykazywać emisję promieniowania z zakresu 1,8 i 3 mikrometra, co może posłużyć do opracowania nowatorskich materiałów, innowacyjnych struktur falowodowych, które będą emitować promieniowanie z zakresu średniej podczerwieni / bliskiej podczerwieni. Do tej pory na rynku nie ma takich wynalazków, takich innowacji. Projekt będzie podzielony na 4 etapy i pierwszym etapem będzie wytworzenie materiału aktywnego, czyli szkła, materiał amorficzny, który będzie domieszkowany lantanowcami. Są to jony ziem rzadkich, które będą wykazywać luminescencję, emisję promieniowania właśnie z wcześniej wspomnianego zakresu. Drugim etapem będzie wytworzenie cienkich warstw za pomocą metody RF sputteringu. Właśnie obok, za mną stoi maszyna, która będzie wykorzystywana do tego etapu. Proces polega na tym, umieszczamy target, czyli nasz materiał wewnątrz tej maszyny, odsysamy powietrze, wytwarzamy wysoką próżnię i dodatkowo działamy wysokoenergetyczną plazmą, żeby wybić cząsteczki tego materiału, który następnie będzie nakładany na podłoże. Dzięki temu otrzymamy warstwy aktywne, amorficzne, które będą miały grubość od około 10 nanometrów do 1000 nanometrów, 1 mikrometr maksymalnie. Jeśli byśmy to porównali z średnicą ludzkiego włosa, no to ludzki włos ma średnicę około 100 mikrometrów, więc to będzie 100 razy cieńsza warstwa niż średnica ludzkiego włosa. Kolejnym, trzecim etapem będzie nanokrystalizacja tych cienkich warstw. Będzie ona osiągana za pomocą lasera CO2 o długości fali 10,6 mikrometra. Chodzi o to, że mamy naszą warstwę szkła, warstwę amorficzną, która będzie poddawana działaniu wspomnianego lasera. Dzięki temu będziemy mogli otrzymać cząstki krystalitów wewnątrz tego materiału. Czyli będziemy mieć szkło z zawieszoną fazą krystaliczną wewnątrz, co pozwoli na wzmocnienie promieniowania, o które nam chodzi. Finalnym, czwartym krokiem będzie wykorzystanie femtosekundowego lasera. Jest to laser o bardzo krótkim czasie impulsu. Dzięki temu będę mógł lokalnie zmieniać współczynnik załamania światła i finalnie na tej warstwie wytworzyć strukturę falowodową, przez którą będzie transmitować i emitować się promieniowanie elektromagnetyczne. Projekt jest wyjątkowo innowacyjny, ponieważ zgodnie z moją najlepszą wiedzą żadne laboratorium na świecie jeszcze nie pracuje nad takimi rzeczami, nie osiągnęło takich rezultatów, jakie zaplanowałem w swoim projekcie. Jestem przekonany, że wyniki moich badań będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju dziedziny fotoniki, jak i dla rozwoju konstrukcji mikrolaserów, które będą miały zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak komunikacja optyczna, medycyna czy też chirurgia laserowa. Cieszę się, że 90% prac związanych z projektem badawczym będę mógł wykonać tutaj na Wydziale Elektrycznym, którego swoją drogą jestem wychowankiem. Studiowałem tutaj na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz zdobyłem tytuł doktora, a teraz wzbogacam jego potencjał naukowy.